Ewa prorokuje sukienką, ja dopóki jeszcze widać to, co widać twarzą, chcę, żebyście się spojrzeli na tą twarz bardzo uważnie. Czy was to nie denerwuje? Bo mnie denerwuje. Mnie denerwuje, bo to nie jest moje. Mnie denerwuje. Poczytałam sobie dzisiaj rano o obrzękach i o tym będzie. Obrzęk jest naturalną reakcją obronną organizmu w momencie, kiedy następuje jakiś uraz. I to jest dobre dla organizmu. To jest tak jak odpalenie poduszek powietrznych w samochodzie przy zderzeniu. I wydziela się chłonka, chroni to urażone miejsce jak poduszka, żeby ono nie było urażane dalej. I w pewnym momencie znieczula to miejsce. Dlatego ja w ogóle, mimo tego, że dramatycznie to wyglądało, nie czułam bólu. Tak? I to jest ten mechanizm, który jest na początku przyjazny dla organizmu. Ale jak długo ten obrzęk się utrzymuje, wiadomo, takie obrzęki przy dużych urazach mogą się utrzymywać nawet miesiące, ale jeżeli za długo się utrzymuje obrzęk, to on może stanowić zagrożenie dla organizmu, bo tam następuje zastój. Zastój. I taki zastój to jest to, co widać w duchowej rzeczywistości w momencie, kiedy się nie rozprawimy z raną. Kiedy pozwolimy sobie na komfort pozostania w tym znieczuleniu obrzęku. I wtedy, ja wam powiem, jak się czuję w ogóle z tym czymś, tak? Czasami oglądam sobie taki program Twoja twarz brzmi znajomo i tam nakładają na ludzi mnóstwo makijażu, tony w ogóle silikonu, żeby dopasować ludzkie rysy do rysów danego artysty. Ja podziwiam tych ludzi, bo ja teraz wiem, chodząc z tym, na razie, wiem w ogóle, co oni przeżywają. Nałóżcie sobie, nie wiem, 0,5 kg gliny na twarz i próbujcie wyrazić jakieś emocje i wyrazić w ogóle mimikę twarzy, tak? Wyrazić siebie. Jak masz coś takiego w swoim życiu, ranę, która gdzieś tam pozostaje w tym obrzęku cały czas i ty już nawet nie czujesz tego, bardzo łatwo to przyklepać w ogóle. Bardzo łatwo nie ruszać tego miejsca. Wiadomo, jak się mocniej dotknę, to boli. Więc lepiej nie ruszać. Ale na wierzchu nawet skóra jest znieczulona. Tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Tak samo jest w naszej psychice. Jak macie ranę, to po prostu jakby tam nic nie było. Ale jednak ona jest. To, że to się stało w ogóle na początku roku, wiemy, że jest taki czas, jaki jest. Mamy się rozprawić z wszystkim. Do końca. Mamy zlikwidować każde odrętwienie, bo to będzie nam po prostu przeszkadzało w wyrażaniu naszych prawdziwych rysów. I to jest bardzo widoczne w duchowej rzeczywistości. Zdałam sobie z tego bardzo mocną sprawę, kiedy rozmawiałam sobie z Przemkiem, a Przemek mi powiedział, chińska mądrość mówi, że to, co jest we wnętrzu, widać na twarzy. I wiecie, zaczęłam się nad tym zastanawiać. To, co masz wewnątrz, widać na twarzy. I my bardzo łatwo potrafimy zakryć to, nie? Ja wiem, co ja przechodzę. Niedługo się podzielę. A teraz świadectwo. Tak jak na początku ustanowiłam, że żadna kość nie będzie złamana, no to wiadomo, potwierdziło się, że nie mam złamań.
A w zeszłym tygodniu byłam u laryngologa i pani laryngolog mnie zbadała i mówi, to niemożliwe. No i wie, co jest niemożliwe? No niemożliwe, żeby pani nie miała płynów w zatokach, ani nosowych, ani tutaj skroniowych, ani tutaj. W ogóle niemożliwe. Żadnego obrzęku, żadnego wylewu, niczego. No i chciałam po prostu wam powiedzieć, że no jestem zdrowa, tak? Amen.